drodzy Państwo. Chciałbym dziś pokrótce omówić dla Państwa postępy, jakie poczyniliśmy w kwestii formowania nowego rządu Prawa i Sprawiedliwości, który przedstawię w Sejmie podczas mojego exposé. Otóż, proszę Państwa, jesteśmy w trakcie procesu, który określiłbym jako zaawansowany od strony merytorycznej, choć nie pozbawiony pewnego nacechowania oporem ze strony połączonych sił koalicyjnych. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu z Państwa, szczególnie z obozu patriotycznego, który wspiera nas i nasze działania, ja zdaję sobie sprawę, że patrzycie Państwo ze zdziwieniem na zaskakujące posunięcia w naszym nowym parlamencie, w którym największym ugrupowaniem, z największą reprezentacją poselską jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. No, ja rozumiem Państwa zdziwienie, kiedy Państwo widzicie, że zostałem powołany przez Pana Prezydenta do misji tworzenia nowego rządu w charakterze premiera, kiedy na sali sejmowej mamy kolejne dowody Koalicji Zdrady Narodowej, która przegłosowuje zwycięską partię, na którą głosowały miliony z szanownych Państwa. Czas mija nieubłaganie i nadchodzi moment, kiedy będę musiał z wrodzoną sobie szczerością, której nauczył mnie ojciec, przygotować Państwa na moment przejęcia rządu przez tak znienawidzonego przez większość Państwa Donalda Tuska. Jak Państwo widzicie, dokładamy wszelkich starań jako polscy patrioci, aby odwlec ten moment w czasie tak daleko, jak jest to możliwe, nawet płacąc za to cenę utraty godności i, co tu dużo mówiąc, ośmieszenia się przez niejednego z nas. Choć oczywiście nie mam na myśli siebie. Bardzo proszę Państwa, i to nie tylko ten obóz patriotyczny, który głosował na Zjednoczoną Prawicę i jej dobry dla Polski program, ale wszystkich beneficjentów 500+ oraz innych programów socjalnych tak hojnie oferowanych obywatelom naszego kraju za czasu naszych skutecznych i dobrych rządów. Bardzo proszę, no, nie zapominajmy o najważniejszym ideale, który jest spuścizną polskiej myśli patriotycznej. I mam tu na myśli solidarność. To jest ten czas, kiedy my chcemy prosić Was, tak jest, nieodwrotnie, chcemy prosić Was o okazanie nam solidarności. To w ciągu 7 lat funkcjonowania samego tylko programu Rodzina 500+, do rodzin trafiło ponad 223 miliardy złotych. Chciałbym, abyście Państwo sami rozważyli w tym momencie, czy zasadne będzie ściganie nas, czy nękanie sądowe albo prokuratorskie, a moją szczególną obawę chciałbym wyrazić wobec pana ministra Zbigniewa Ziobro. Mściwy Tusk, on nie będzie patrzył na to, jak wiele dobrego zrobiliśmy dla obywateli. On skupiał się będzie na tym wyłącznie, co prywatnie zrobiliśmy dla siebie. A to nieuczciwe. Pozostały nam czas wykorzystujemy nie tyle dla siebie, ale aby chronić polityków Prawa i Sprawiedliwości przed sytuacją, w której nie moglibyście Państwo na nich głosować w toku normalnie odbywającej się demokratycznej elekcji. Ja sam się niczego nie boję, ale to fakt, że wizja kar więzienia czy procesów przed Trybunałem Stanu wielu moich kolegów sprawia, że odczuwam pewien dyskomfort psychiczny. Dlatego, proszę Państwa, proszę się nie dziwić pewnym naszym ruchom. Tracimy władzę. Możliwe, że tylko na krótko. Ale możliwe, że na trochę dłużej. Trudno jest przewidzieć przyszłość przy obecnym poziomie chaosu i nieobliczalności mściwego Tuska. Chcę, abyście Państwo wiedzieli, że pewne kwoty pieniężne zasilające pewne fundacje, to nie czas i miejsce do zgłębiania tych legalnych najczęściej procedur, nie robią tego dla pożytku takiego czy innego polityka Prawa i Sprawiedliwości.
Głównymi beneficjentami będziecie właśnie państwo wyborcy obozu patriotów, którzy będziecie mieli swoją reprezentację publiczną przez długie lata. Tak więc mając na myśli najwyższą troskę o państwa obywateli, zobowiązuje się do formowania rządu do ostatniej chwili. Jeszcze Polska nie zginęła.